Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Mania Patri, comparsit gloria Nator, Spiritui Sancto, gloria Mania Deo. Droga młodzieży, drogie dzieci, rzeczywiście przypadające dzisiaj święto Matki Bożej Bolesnej, akurat w dniu, kiedy przeżywamy rekolekcję, jest tak naprawdę jednym z najważniejszych świąt patronalnych naszego bractwa kapłańskiego. Dlaczego? No właśnie z tego powodu, że Kościół, jak wiecie już, będąc mistycznym ciałem Pana Jezusa, również jest obiektem tak naprawdę wielkiego współczucia i cierpienia Najświętszej Maryi Panny. Właśnie kiedy widzi, jak jest niszczony, atakowany, jak wiele dzieci Kościoła odpada od wiary, jak wiele błędów w wierze się szerzy i odwodzi się ludzi od prawdziwej katolickiej wiary. Dlatego my, widząc to wszystko i rozumiejąc to, co się dzieje, właśnie stajemy razem z Matką Bożą Bolesną na drodze krzyżowej, którą kroczy współcześnie Kościół katolicki. Dlatego warto, żebyśmy przy okazji tegorocznych rekolekcji właśnie dobrze rozważyli, co było i co jest powodem szczególnego cierpienia Najświętszej Maryi Panny ze strony innych ludzi wobec jej Syna. I oczywiście każdy, kto popełnia grzechy, szczególnie dobrowolnie i świadome grzechy śmiertelne, jest tak naprawdę jednym z oprawców i katów naszego Zbawiciela. Ale trzeba stwierdzić, że jednym z największych powodów cierpienia Matki Bożej była właśnie obojętność tych, którzy wcześniej szli i słuchali Pana Jezusa, którzy właśnie widzieli Jego cuda, którzy witali Go jako Króla, a teraz nie chcieli się ani zaangażować, ani wesprzeć, ani stanąć wyraźnie po Jego stronie, ani stanąć w Jego obronie. Właśnie bali się, uciekli, odcięli się zupełnie od Niego. I to faktycznie jest postawa zdecydowanie najłatwiejsza. Współcześnie też możemy powiedzieć, że wiele osób tak robi. Zamknąć się w swoim domu, w swoim pokoju, niech się wszystko wali i bali, mnie zupełnie nic nie interesuje. Jest mi dobrze, kiedy zajmuję się swoimi własnymi sprawami, nie chcę mieć żadnych problemów. I faktycznie widzimy, że jest to postawa promowania strasznej małoduszności, że nic nie chcemy dać z siebie, jesteśmy skoncentrowani na to, żeby nam tutaj i teraz było dobrze, a reszta niech już sobie radzi. I tak faktycznie próbuje się przedstawić życie religijne współcześnie, jako smutne i pozbawiające jakichkolwiek radości, kiedy właśnie grzeszenie i nieprzejmowanie się wiarą, nieprzejmowanie się Panem Bogiem przedstawia się jako sielskie, radosne, spokojne i bardzo przyjemne życie. I to jest jedno z największych zagrożeń i celów, jakie ma nieprzyjaciel naszego zbawienia, diabeł wobec was. Sprawić, żebyście stali się obojętni religijnie, żebyście nie myśleli o przyszłości i o celu waszego życia. Dlatego właśnie tak naprawdę współcześnie miliony dzieci i młodzieży nie szuka w ogóle prawdy, bo po co jej szukać, skoro można godzinami wpatrywać się w ekran telefonu, komputera, zajmować się właśnie różnymi głupotami. I faktycznie jest to być może nawet momentami przyjemne, czas jakoś leci do przodu, ale właśnie w takiej postawie nie mają w ogóle potrzeby szukania Pana Boga. Tak naprawdę jest to straszna bezmyślność. Więc Pan Bóg zaczyna być dla takiej osoby coraz bardziej obojętny, a tym bardziej kwestia tego, który Pan Bóg jest według tych wszystkich różnych religii, który jest prawdziwy. I to faktycznie wydaje się kwestią zbyt trudną do rozstrzygnięcia, do szukania. I faktycznie zatrzymają się na takiej postawie, że jest mi tutaj teraz dobrze i nie chcę niczym innym się zajmować. Jednym, co faktycznie dla takich osób jest ciekawe i pasjonujące, to właśnie przyjemności, rozrywki, grzechy, które dają chwilową przyjemność, różne seriale, gry, portale internetowe. I właśnie wszystkie grzechy przedstawia się i pokazuje jako coś dobrego, jako coś fajnego, jako coś radosnego i właśnie jako takie kolorowe życie. Właśnie w przeciwieństwie do tego, jak przedstawia się ludzi wierzących jako według nich smutne i przykre życie chrześcijańskie. I oczywiście to nie jest prawda, a celem właśnie wpisanym w naszą naturę ludzką jest, jak już dobrze wiecie, osiągnięcie szczęścia, a jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki Panu Bogu. I współcześnie świat jako
Szczęście właśnie przedstawia obrażanie Pana Boga. Dlatego też nie oszukujmy się, bo jest to droga prowadząca do piekła. I chociaż przedstawia się jako coś bardzo fajnego, właśnie świat będzie robił wszystko, żebyście dołączyli do tego tłumu, który już idzie tą drogą. Żebyście nie zajmowali się wiarą, Panem Bogiem, żeby to wszystko było dla was zupełnie obojętne. Ale właśnie musimy pamiętać, że jesteśmy stworzeni dla Pana Boga i dla Niego żyjemy. I to właśnie z Nim mamy spędzić całą wieczność. Więc jak mógłby On być dla nas obojętny? Tutaj widzicie, że byłaby to straszna głupota. I faktycznie ważne jest, kim jest ten Pan Bóg i czego od nas oczekuje. A po drugie, Pan Bóg daje nam wolność i możliwość wybrania Go lub odrzucenia, ale nie jest to czymś bezkarnym. Karą właśnie będzie wieczne potępienie. Skoro więc tak wygląda sytuacja, to o czym powinien pomyśleć inteligentny, rozumny człowiek? Właśnie co zrobić, żeby uratować się przed wieczną karą? Odpowiedź jest bardzo prosta i podpowiada ją już nam nasz zdrowy rozum, że trzeba koniecznie wierzyć w Pana Boga i nie wolno być obojętnym. I czy wystarczy wierzyć ogólnie w Pana Jezusa, a reszta twierdzeń i prawd wiary nie ma znaczenia? Oczywiście nie, nie jest to obojętne. Nie jest obojętne, czy chodzę na tradycyjną katolicką mszę świętą, czy na modernistyczną, czy może jeszcze do jakichś protestantów. Nie jest obojętne, czy przystępuje do sakramentów, czy nie. Pan Bóg bardzo dokładnie objawił nam, kim jest i co trzeba zrobić, żeby osiągnąć zbawienie. Naszym zadaniem jest właśnie poznać prawdziwą wiarę, zgłębić ją i dokładnie aż do śmierci zachować. I właśnie to koniecznie musi przejawiać się w naszych praktykach religijnych, właśnie w katolickim rycie mszy świętej i przez wypełnianie wynikających z wiary obowiązków i również koniecznie z praktykowania cnót. Dlatego rozumiemy doskonale, że nikt nie może być obojętny, bo wtedy tak naprawdę jaki byłby sens śmierci tylu męczenników, którzy za wiarę w Pana Jezusa, za Kościół katolicki oddali swoje życie. Gdyby to wszystko było obojętne, to właśnie czemu godziliby się na tyle męczarni, tortur i tyle tracili po ludzku? Myślę, że takim dobrym przykładem tego, że faktycznie nie wolno być obojętnym na sprawy wiary, jest historia męczenników i prześladowań z czasów królowej Elżbiety Tudor w Anglii. W czasie, kiedy ona panowała, już od 50 lat panowała nowa religia. Po tym, jak ojciec królowej w 1534 roku ogłosił akt o supremacji. I właśnie przez to Kościół katolicki, który sprzeciwiał się jego grzesznemu związkowi, którego nie chciał uznać, ten sam właśnie król ogłosił się głową Kościoła i zaczął krwawe prześladowania. Właśnie prześladował tych, którzy nie chcieli przyłączyć się do jego nowego Kościoła, który był na początku jeszcze dość podobny do Kościoła katolickiego, ale właśnie odrzucał między innymi papieża. Mówiono oczywiście o Panu Jezusie, ale właśnie wiele osób, tym, którzy byli obojętni, zostało tym zwiedzonych. I z czasem widzieli Anglikanie, że ludzie dalej myślą tak, jakby byli katolikami. Dalej tak wierzą. Dlatego postanowili, żeby zmienić myślenie ludzi, wprowadzić nową ich mszę, nowy ryt, który nie będzie wyrażał już wiary katolickiej, ale nową, zmienioną anglikańską wiarę. I faktycznie w tym czasie zagarnięto bardzo wiele kościołów, bardzo wiele majątków kościelnych, wielu księży i wiernych było prześladowanych. Właśnie ci, którzy sprzeciwiali się, byli wygnani lub zamykano ich w więzieniach. Zakazano księżom katolickim w ogóle przebywania na terenie Królestwa Angielskiego. Zakazano też prawdziwej mszy świętej. Zakazano również książek katolickich i wszystkiego, co z wiarą katolicką miało jakiś związek. Żył w tym czasie też pewien wtedy bardzo znany jezuita, ojciec Wilhelm Weston, który urodził się w Anglii już kilkanaście lat po tych wszystkich wydarzeniach. Jego rodzina właśnie ukrywała się ze swoją wiarą, że byli katolikami, a młodemu Wilhelmowi udało się nawet wyjechać z kraju, po tym jak najpierw uczył się na Oksfordzie, później wstąpił do nowego zakonu jezuitów i przygotowywał się do kapłaństwa też w nowo powstałym seminarium jezuickim w Hiszpanii. Dlatego zobaczcie, ile on miał siły i determinacji, żeby zachować katolicką wiarę. Dzisiaj
Można sobie wyobrazić, że koledzy powiedzieliby mu pewnie, żeby dał spokój, żeby został też tym Anglikaninem, żeby właśnie po co się kłócić w ogóle, przecież to i tak wszystko jest jedno. A tutaj właśnie widzimy w przykładzie życia tego ojca Wilhelma, że absolutnie nie. Prawda i fałsz to nie jest jedno i to samo, ale są to skrajnie różne rzeczy. Być rzymskim katolikiem to skrajnie różna rzecz, jak być ateistą czy wyznawcą jakiejś fałszywej religii. I to oczywiście bardzo dokładnie wiedzieli ludzie w tamtym czasie. I nawet jeżeli musieli wszystko stracić czy wyjechać ze swojej ojczyzny, to byli na to gotowi, żeby tylko obronić i zachować prawdę. Dlatego widzimy tego młodego, zdolnego chłopaka, który właśnie nie był pochłonięty rozrywkami, zabawą, ale który trudził się dla prawdziwej wiary, czyli tego, kim jest i czego naprawdę chce od nas Pan Bóg. I właśnie w 1584 roku, jako młody ksiądz, został on przez swoich przełożonych wysłany do Anglii z pewną grupą również zakonników, właśnie do kraju, w którym katolicy i księża musieli cały czas ukrywać się po prywatnych domach. Właśnie w tym czasie wszyscy inni księża jezuici znajdowali się już w więzieniach i trwało wielkie polowanie na katolickich księży. Dlatego nie mógł on przyjechać do Anglii jawnie, więc z grupą właśnie, z którą przybywał, przypłynęli do pustego wybrzeża i dopiero pod osłoną nocy ściągnęli na ląd przywiezione rzeczy, w tym właśnie bardzo liczne książki katolickie, żeby rozdawać je ludziom i przypominać prawdziwą wiarę. Ale kiedy tak podróżowali po Anglii, pozostawili na jakiś czas w jednym z domów zajezdnych wszystkie te paczki i one oczywiście zostały zrewidowane. I po tym, jak jeden z towarzyszy, brat Rafał, pojechał je odebrać, został natychmiast aresztowany i trafił do więzienia, w którym spędził następne 20 lat, aż do końca panowania królowej Elżbiety. Właśnie aresztowany brat Rafał miał być przewodnikiem tych, którzy przybyli do Anglii z misją chrystianizacyjną. Miał zapoznać ich z katolickimi rodzinami, które wiedział, gdzie mieszkały, które znał, wiedział, kim są. No i to było niezwykle ważne, bo wszyscy się ukrywali. I kiedy ojciec Weston musiał sam sobie poradzić, kiedy przyszedł do domów pewnych bogatych katolików, o których wcześniej słyszał, właśnie ci, kiedy tylko usłyszeli o jego znajomości z różnymi księżmi, natychmiast wypierali się. Mówili, że zupełnie ich nie znają, nie mają z tym nic wspólnego, na nic i na nikogo nie czekają. I faktycznie udawali, że zupełnie nie wiedzą, o co chodzi. I podobne sytuacje ponawiały się wielokrotnie, bo ludzie obawiali się tego, że protestanci właśnie dokonają prowokacji, żeby ich aresztować, że przyznanie się właśnie będzie tym powodem do zamknięcia ich w więzieniu. I w końcu, kiedy ojciec Wilhelm zdobył zaufanie i udowodnił, że jest katolickim księdzem, to faktycznie rozpoczął pełnić swoją kapłańską posługę w domach wiernych na terenie całej Anglii, a szczególnie właśnie w okolicach Londynu. Pewnego razu właśnie słyszał o jednym z księży, który był więziony w londyńskim Tower i chciał koniecznie z nim porozmawiać o całej sytuacji, w jakiej znajdują się katolicy w Anglii. I wiedział, że niedługo prawdopodobnie ten ksiądz zostanie skazany na wygnanie z Anglii i tak właśnie pewnego razu udało mu się pod przebraniem udać razem z jego krewnymi na krótkie odwiedziny do więzienia i jak sam opisuje, ogarnęła mnie tam śmiertelna trwoga na widok rygli i zamków, bram warownych i dziedzińców. Czyli widzimy, że faktycznie nigdy nie można ulegać strachowi, bo to, że wiele będziemy musieli poświęcić dla Pana Boga, faktycznie może wydawać się dla nas czymś na początku przerażającym, czymś, czego wolelibyśmy uniknąć. Ale widząc i znając dalsze życie ojca Westona, widzimy, że pomimo tego strachu, jaki go ogarnął, kiedy widział to wszystko, te prześladowania i to więzienie, to pomimo to z Bożą łaską rzeczywiście potrafił wytrwać aż do końca. I rzeczywiście stało się tak, jak to było zaplanowane. Po wygnaniu kolejnej dużej liczby kapłanów, około 72 księży zostało aresztowanych, wsadzonych na statek i deportowanych do Francji, właśnie grożąc im śmiercią, jeśli spróbują wrócić do kraju. Ale to jednak oczywiście nie odstraszyło tych księży przed powrotem, żeby udzielać wiernym sakramentów, żeby nie zostawić ich samych bez tej nadprzyrodzonej pomocy w wytrwaniu w wierze.
I faktycznie po tym ojciec Weston opisuje, że poczuł się niezwykle samotny, ale bardzo szybko zobaczył też olbrzymie efekty swojej tej ukrytej posługi kapłańskiej. Właśnie jak wielu osobom pomógł, jak też opisuje swoją dalszą działalność. Zaproszony do domów licznych jeszcze katolików, miałem tam często sposobność słuchania spowiedzi i opowiadania Słowa Bożego i mogłem sprawować codziennie najświętszą ofiarę. Gdy jednak coraz śmielej nowe czyniłem w kołach katolickich znajomości, poczęła się rozchodzić pogłoska o mojej ukrytej działalności. I faktycznie dużym niebezpieczeństwem było odprawianie mszy świętych zakazanych w domach prywatnych, kiedy zapraszano różnych katolików. Nie było zupełnie pewne, czy wszyscy są wiernymi katolikami. I tak pewnego razu, kiedy ojciec Weston głosił Słowo Boże, odprawiał mszę świętą w jednym domu, gdzie była duża liczba wiernych, to rzeczywiście, kiedy już miał wychodzić, zauważył przed domem pewnego człowieka, który ewidentnie na kogoś czekał. Czy prawdopodobnie ktoś doniósł, że właśnie tam znajduje się ksiądz katolicki, jest odprawiana msza święta. Ale pomimo tego ojciec Weston postanowił i tak wyjść i wrócić do miejsca swojego zamieszkania i rzeczywiście udało mu się po prostu przejść koło tego człowieka i nic się nie wydarzyło. Ale w następnych dniach usłyszał od innych katolików, że w ich domach właśnie po nocach miały miejsce rewizje, sprawdzanie, szukanie różnych rzeczy, czy znajdują się jakieś katolickie książki i wypytywano ich właśnie o ojca Westona, o którym właśnie wiedziano, że tamtego dnia odprawiał mszę świętą w konkretnym domu prywatnym i czekano właśnie na niego. I wtedy faktycznie ojciec Weston zrozumiał, że prawie w cudowny sposób, dzięki łasce Bożej, uniknął tego niebezpieczeństwa. Po prostu ten policjant, który na niego czekał, po prostu go nie zauważył. Bardzo taka budująca i piękna jest historia nawrócenia pewnego arystokraty angielskiego, Filipa Howarda, znanego jako hrabia Arundel. Faktycznie jeden z jego sług był bardzo gorliwym katolikiem, który przychodził na mszę ojca Westona i pewnego razu zdobył też rzeczywiście wielkie zaufanie swojego pana i pewnego razu opowiadał mu właśnie o wierze katolickiej, o tej działalności księży i faktycznie hrabia Arundel zwierzał mu się z wielu rzeczy i w końcu wyznał, że rzeczywiście chciałby porzucić anglikańską herezję i wrócić do prawdziwej katolickiej wiary. I żeby właśnie ten pomógł mu to zorganizować. I tak pod osłoną nocy, którejś właśnie kolejnej nocy, udało się spotkać z ojcem Westonem, który przywrócił go na łono kościoła katolickiego, wyspowiadał i właśnie udzielił sakramentów. Później Filip Howard tak wielką gorliwością w wierze się odznaczał, że zapragnął mieć w swoim domu cały czas katolickiego księdza. Właśnie skoro nie było kościołów, msze były odprawiane tylko potajemnie, to bardzo rzadko była możliwość w ogóle wysłuchania mszy świętej. Dlatego zapragnął mieć w domu księdza i sprowadził do siebie ojca Westona, który przez jakiś czas właśnie był w jego domu. Ale coraz więcej osób zaczęło widzieć zmiany w jego postępowaniu, że unika różnych heretyckich nabożeństw, modlitw i rzeczywiście, że coś się w nim zmienia. Hrabia Arundel był rzeczywiście wielkim arystokratą, bardzo ważnym na dworze królowej Elżbiety, a zbliżał się czas otwarcia parlamentu, na którym zapowiadano kolejne prześladowania i kolejne prawa przeciwko katolikom. A on musiał być również obecny na otwarciu parlamentów, któremu towarzyszyły właśnie heretyckie modlitwy. I bardzo, bardzo nie chciał tam być, dlatego myślał, czy udać chorobę, czy gdzieś wyjechać, czy ukryć się do tego czasu. Ale jednak wiedział, że to wszystko będzie miało bardzo poważne konsekwencje. I kiedy nastał dzień otwarcia parlamentu, kiedy wszyscy właśnie arystokraci, radni zebrali się, to Filip Howard jako jeden z tych, którzy stali najbliżej królowej, właśnie trzymał koniec jej szaty, żeby uroczyście razem z nią wkroczyć do sali parlamentu. I po tym uroczystym orszaku właśnie natychmiast udał zasłabnięcie, że jest mu bardzo duszno i opuścił salę, kiedy rozpoczynały się anglikańskie modlitwy. Rzeczywiście jeszcze wtedy nie wzbudziło to aż takiego dużego zamieszania, ale rzeczywiście kwestia jego nawrócenia zaczęła wychodzić na jaw. On przestraszony, mając bardzo duży majątek, bojąc się o swoją rodzinę, zaczął myśleć o tym, żeby wyjechać do Francji.
Ale ojciec Weston cały czas namawiał go, żeby wstrzymał się, żeby został tutaj. Przede wszystkim dlatego, że wiedział, że tak ważna postać, taki arystokrata, człowiek tak bogaty, jeżeli zostanie w Anglii, da również wielką otuchę i taką pomoc w wytrwaniu innym prostym katolikom. Ale jednak pewien z księży z Francji doradził mu, żeby jednak sprzedał wszystko, co ma i uciekał do kraju. I tak faktycznie postanowił zrobić. Kiedy wszystko już przygotowywał, kiedy wsiadał na okręt w porcie, rzeczywiście kiedy tylko wypłynęli na pełne morze, natychmiast inne okręty zastąpiły mu drogę i został aresztowany. Czyli prawdopodobnie ktoś znowu na niego doniósł i hrabia Arundel trafił na 10 lat do więzienia. Również jego rodzina została aresztowana, a cały jego majątek został mu odebrany i skonfiskowany. I hrabia Arundel spędził w więzieniu właśnie te 10 lat aż do swojej śmierci. Nie pozwalano mu ani spotkać się z rodziną, ani przed śmiercią przyjąć sakramentów świętych. A cały ten czas właśnie czytał Pismo Święte i odmawiał również różne inne modlitwy, między innymi codziennie wykonywał rozmyślanie duchowne. Faktycznie był to przykład niezwykłej gorliwości człowieka, który był bardzo budujący dla wszystkich ukrywających się katolików. I faktycznie ten parlament, który wtedy został otwarty w Anglii, wydał wtedy bardzo surowe prawa nakazujące wszystkim katolickim księżom opuszczenie kraju w ciągu 40 dni. Inaczej zostaną skazani na śmierć. Oczywiście większość z księży pozostała wtedy w kraju, żeby właśnie umocnić katolików, żeby ich wspierać właśnie szczególnie udzielaniem sakramentów, odprawieniem mszy świętej. Bo faktycznie, co by z nimi było, gdyby w czasie największych prześladowań zabrakło wśród nich księży sprawujących sakramenty, właśnie dowódców armii Pana Jezusa. Rzeczywiście też wtedy starano się zrobić, żeby katolicy bali się wierzyć, nie ufali sobie nawzajem i często rozpuszczano fałszywe wiadomości o różnych donosach, o różnych prześladowaniach. I tak właśnie pewnego razu, kiedy ojciec Weston przebywał w domu pewnych pobożnych katolików, przyszła natychmiast wiadomość o tym, że ktoś doniósł, że tam się znajduje i że natychmiast musi uciekać. To natychmiast opuścił dom, najpierw przebywał w ogrodzie, potem jak przyszła informacja, że śledczy rządowi są już blisko tego domu, to faktycznie ukrył się w pobliskich ruinach i tam przez szpary w zniszczonych murach obserwował sytuację, czy jest już bezpiecznie. Dopiero po zmroku przyprowadzono mu konia, żeby mógł uciec i schronić się w innym miejscu. Czy widzimy wielką gotowość do cierpienia, że nie zrażał się, nie zniechęcał, właśnie znosił zimno i przecież w tym czasie też nic nie mógł zjeść, a do tego strach, czy w ogóle przeżyje, czy zostanie znaleziony i aresztowany. Więc jak wiele ci katolicy musieli poświęcić, żeby móc praktykować swoją wiarę. Dlatego zobaczmy, jak czymś niewłaściwym byłaby nasza obojętność wobec tego wszystkiego, co my mamy bez tego strachu. W tym czasie też ojciec Weston wspomina, że było bardzo wiele opętań. Wspomina szczególnie jedną historię, kiedy w domu pewnych katolików, w bardzo dużym domu, jednocześnie kilku księży w różnych pomieszczeniach odprawiało msze święte. Był to dom z potężnym murem wokół, dlatego kiedy śledczy państwowi przyszli, wiedząc, że w tym czasie prawdopodobnie powinna być sprawowana msza święta i też mieć miejsce egzorcyzmy, faktycznie przyszli i próbowali się dostać, ale przez to, że mur był potężny, zanim się tam dowołali ludzi, zanim przedstawili swoje dokumenty, powiedzieli kim są i zostali wpuszczeni, to faktycznie udało się msze święte skończyć. Wszystko należycie schować i księży w odpowiednie miejsca ukryć. Ale kiedy tylko weszli, na progu zaczęła krzyczeć do nich i zgrzytać zębami pewna opętana kobieta, która właśnie mówiła, że widzi wokół nich pełno demonów, więc tak przestraszyło to tych śledczych, że faktycznie sami już bali się cokolwiek ruszać. Wchodzili tylko w pomieszczenia, gdzie ich prowadzono. Nic nie chcieli nikogo wypytywać i tylko powiedzieli, żeby za kilka dni zjawić się jeszcze na przesłuchaniu. I faktycznie, gdyby zrobili prawdziwe przesłuchanie, to wielu księży wtedy zostałoby aresztowanych, a właściciele tego domu również trafiliby do więzienia. Faktycznie te liczne opętania też z całą pewnością były znakiem szczególnego działania złego ducha w tym czasie. Właśnie kiedy ta rewolucja protestancka, różnych błędów, grzechów śmiertelnych szczególnie wybucha w Anglii, to właśnie wtedy też wiele było objawów działania diabła w ludzkich duszach.
I faktycznie rozbudzano, tak jak mówiłem, w społeczeństwie wielką nienawiść przeciwko katolikom. Konfiskowano majątki, robiono nocne rewizje domów. Na drogach publicznych i na placach stały straże, którzy zaczepiali przechodniów, żeby ich skontrolować. Przestrząsano domy zajezdne, mieszkania prywatne. A kiedy znajdowano cokolwiek podejrzanego, natychmiast aresztowano i stawiano najgorszy wówczas zarzut. Czy przypadkiem nie są katolikami, albo tym bardziej, czy nie są katolickimi księżmi. I faktycznie rozpuszczano też fałszywe informacje, na przykład, że królowa miała wydać dekret wymordowania wszystkich katolików jednocześnie. I wtedy rzeczywiście ludzie, słysząc to, uciekali do lasów, na pola. Niektórzy właśnie wynajmowali łódki i pływali po rzece, żeby przeczekać ten czas prześladowań. I faktycznie panował ciągły strach i ciągły terror. Do tego stopnia, że wielu ludzi bało się nawet spokojnie uczestniczyć i wysłuchać mszy świętej. Pewnego razu pewien ksiądz został zaproszony przez jednego szlachcica, żeby odprawił w jego domu mszę świętą. Przed jej rozpoczęciem oczywiście sam wszystko przygotowywał. Przed jej rozpoczęciem kazał zaryglować drzwi i na najwyższym piętrze sam właśnie założył komrze, żeby służyć do mszy świętej, ale cały czas miał przy boku szablę, właśnie bojąc się, że w każdym momencie może mieć miejsce rewizja policyjna. I rzeczywiście, kiedy msza się kończyła, nastąpiło pukanie do drzwi i nierozważna służąca otworzyła jej, kiedy się zorientowała, że to policja, która przyszła zrobić kontrolę, natychmiast zaczęła krzyczeć, właśnie udając, że przyłapała złodziei. I wtedy pan domu, właśnie słysząc to, w komrze, z szablą, zbiegł, rozgonił tych, którzy przybyli, wyrzucił ich z domu, zaryglował drzwi, wszystko przywrócił do porządku po mszy świętej, zdjął komrze i wyszedł do policjantów, właśnie pytając się, w jakiej sprawie przybyli. Ci właśnie, mówiąc do niego pan po nazwisku, właśnie byli zdziwieni, że chyba jest innym człowiekiem w tym momencie. Gdzie jest pańska komrza, też zapytali. On powiedział, że nie jestem człowiekiem, który nosi komrze, i dał każdemu kilka złotych monet, właśnie żeby nic nikomu nie mówili o tym, co zostali, że zostali odprawianiem mszy świętej. Czyli widzimy, że jak wielki wysiłek, żeby móc wysłuchać mszy świętej, też jak wielki stres, żeby móc w niej uczestniczyć, że właśnie cały czas miał przy sobie szablę, a z drugiej strony też jak wielką odwagą wykazał się w obronie wiary katolickiej. A ilu właśnie nudzi się, słuchając mszy świętej? I właśnie ile łask jest w ten sposób marnowany, kiedy taką obojętność i lekceważenie okazujemy? Innym razem, rzeczywiście w jednej rodzinie, gdzie był duży podział, część była katolikami, ojciec, mąż był anglikaninem, była to też również arystokratyczna, bogata rodzina, to właśnie żona wyprosiła, żeby mąż opuścił tego dnia dom, żeby zajął się różnymi sprawami, a ona właśnie w tym czasie planowała zaprosić innych katolików, księdza, żeby została odprawiona msza święta i żeby móc przystąpić do sakramentów. Mąż oczywiście chętnie się zgodził, ale akurat kiedy miał wychodzić z domu tego dnia, rozpętała się wielka ulewa, więc zrezygnował z tego zamiaru opuszczenia domu, z czego nie zrezygnował ksiądz, który miał przybyć. Pomimo to, że cały czas lało, to przemoczony do suchej nitki zapukał do drzwi tego domu, otworzył mu właśnie sam pan domu, który szybko się zorientował, dlaczego żona chciała, żeby wyjechał w załatwieniu różnych interesów. Ale pomimo to okazał wielką życzliwość, zadbał o to, żeby ksiądz mógł się wysuszyć i bardzo prosił o to, żeby Bóg wysłuchać katolickiej mszy świętej, o której tyle słyszał, a nigdy jej nie widział. Tak jak mówiłem, to już ponad 50 lat od tych zmian, które wprowadzono. I ksiądz na początku powiedział stanowczo, że absolutnie nie jest to możliwe. Skoro jest heretykiem, skoro jest wyklętym, to nie ma prawa słuchać katolickiej mszy świętej. Ale potem dalej ten człowiek namawiał go, prosił i faktycznie ksiądz, widząc, że musi być w jego prośbie odrobina dobrej woli, faktycznie szukania prawdziwej wiary, rzeczywiście zgodził się, żeby brał udział, żeby wysłuchał mszy świętej. Kiedy wszystko przygotowano, właśnie widząc piękno obrządku katolickiej mszy świętej, właśnie pobożność ludzi, którzy jej słuchali i śpiewali pieśni, wielkiej staranności księdza. Faktycznie był tak przejęty i natychmiast zimny pot całego oblał i po chwili padł zemdlony. Wszyscy się rzucili, żeby go jakoś ocucić. No i po mszy ksiądz powiedział, rzeczywiście spotkała go kara za to, że nie mając prawa, właśnie ośmielił się słuchać katolickiej mszy świętej.
Ale rzeczywiście ten człowiek, widząc to wszystko i słuchając upomnień księdza, nawrócił się i błagał, żeby został dłuższy czas w jego domu. I faktycznie po latach też wielu katolików wspominało, że ten człowiek był tym, który odwiedzał księży w więzieniach, przynosił im jedzenie, właśnie dbał o to, żeby wiara katolicka mogła dalej przetrwać. W innym domu będąc, ojciec Weston odprawił mszę świętą. Po jakichś 2 godzinach nastąpiła wielka rewizja policji. To znaczy, prawdopodobnie któryś z uczestników mszy świętej poszedł donieść, że w tym i tym domu znajduje się katolicki ksiądz, są katolicy i wszystkie przybory potrzebne do odprawienia mszy świętej. I faktycznie, kiedy ojciec Weston zasiadał i zajmował się swoimi codziennymi obowiązkami, dom został otoczony przez policję, więc nie było czasu nawet z niego uciekać. Tylko jeden ze służących go o tym poinformował, więc natychmiast wszystko zostawił, wziął tylko brewiarz i został ukryty w specjalnej kryjówce znajdującej się w piwnicy. I wtedy nastąpiła rewizja domu. Właśnie przeszukiwali kolejne pomieszczenia, aż dotarli do pokoju, w którym mieszkał ten ksiądz. Kiedy znaleźli książki katolickie, to natychmiast się rozochocili, że są blisko złapania cennego więźnia, że złapią dzisiaj księdza katolickiego. I faktycznie nakazywali dawać klucze do kolejnych różnych pomieszczeń, różnych skrytek, aż w końcu weszli do pomieszczenia, w którym był ukryty ojciec Weston. I faktycznie stanęli nad jego głową, kiedy na takiej drewnianej klapie, i rzeczywiście znaleźli tam szał, srebrny kielich do odprawienia mszy świętej, i faktycznie byli przekonani, że już w tym miejscu musi być gdzieś ukryty. Ale byli przekonani, że jest gdzieś za ścianą, więc żądali, żeby dać im młoty czy jakieś siekiery, żeby móc zburzyć ścianę, ale natychmiast jeden z nich zwrócił uwagę, że nie ma tutaj miejsca, nie ma możliwości, żeby ktoś się ukrył. Właśnie stojąc nad głową ojca Westona stwierdzili, że tutaj nikogo nie ma i po prostu opuścili to miejsce. I sam jak ojciec Weston wspomina, był niezwykle zdziwiony z tego powodu, że kryjówka była bardzo kiepsko przygotowana, bardzo kiepsko zamaskowana, a pomimo to, faktycznie jak wierzę, za łaską Bożą nie zauważono go zupełnie i opuszczono dom. Ale dalej nie był pewien, czy policja dalej się znajduje w domu, czy nie, kto został aresztowany, to spędził w tej kryjówce cały dzień, całą noc i cały następny dzień, stojąc cały czas na drabinie. Była to zima, też nie było żadnego ogrzewania. I faktycznie po tym czasie stwierdził, że musi wyjść stamtąd, bo inaczej faktycznie ta jego kryjówka stanie się jego grobem, że po prostu tam umrze. No i musiał odpowiednio się nagimnastykować na tej drabinie, żeby wyłamać blokadę tej drewnianej klapy. I rzeczywiście, kiedy wyszedł, panował w domu zupełna cisza. I pierwszą czynnością, którą zrobił, było odmówienie modlitw, odmówienie brewiarza na dany dzień. Człowiek odruchowo chciałby się napić, zjeść coś, odpocząć, aż widzimy faktycznie, jak wielką wiarę i obowiązkowość w wypełnianiu właśnie obowiązków naszej wiary. Ostatnią jeszcze historią, którą teraz wspomnę, była sytuacja na jednej z londyńskich ulic, kiedy ojciec Weston w przebraniu szedł miastem, pewien młody katolik, młody szlachcic spotkał go i natychmiast zaczął z nim się bardzo, bardzo uroczyście witać. To tak właśnie z oznakami szacunku, całował rękę księdza, kłaniał się przed nim. I rzeczywiście jeden z policjantów, widząc to, od razu zrozumiał, że nie jest to zwykły człowiek, na który wskazywałoby jego ubranie. I właśnie podejrzewał, że jest to ksiądz katolicki. Więc natychmiast chciał ruszyć do niego, żeby go aresztować, ale widział, że ma przy sobie broń. Dlatego zawrócił, a sam nie mając, zawrócił po nią do budki policyjnej, ale potem jak wyszedł, ojciec Weston już zniknął, już odszedł. I faktycznie przesłuchiwał tego młodego człowieka, kim był ten człowiek, z którym rozmawiał. Czy widzimy, jak wielkie niebezpieczeństwo nawet na ulicy mogło spotkać katolików za wyznawanie swojej wiary. Dlatego zobaczcie też, że w tych wszystkich osobach, w tych katolikach tamtego czasu nie było strachu, ale właśnie zdumiewająca odwaga. Nie było w nich żadnej obojętności. Właśnie to, że się mówi o Panu Jezusie i modli do Niego, właśnie to nie znaczy, że jest to jeszcze prawdziwa wiara. Dlatego, obyśmy my wszyscy tak cenili, że możemy być na katolickiej mszy świętej.
Możemy uczyć się prawdziwej wiary przekazanej od Pana Boga, dla której właśnie tak wielu było gotowych tyle wycierpieć i oddać nawet swoje życie. Dlatego, kiedy nie będziecie mieli ochoty do modlitwy czy do innych praktyk religijnych, to właśnie przypominajcie sobie historię tych ukrywających się w podziemiu katolików. Bo jeżeli będziemy mieli w sobie to samo głębokie przekonanie o posiadaniu prawdy, którą musicie zachować i obronić, to wasze życie będzie równie wspaniałą historią na większą chwałę Bożą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania Patri, comparsit gloria nato, Spiritui Sancto, gloria mania Patri.